Nastała krucia noc, ciemno jak nie powiem gdzie. Poszedł na tą górę i ten głaz, znalazł go tego głaza i deszcz zaczął padać. No i tam, puf, pojawiła się ropucha. I przypomniał sobie słowa wiedźmy, mówi, kurczę, ona nie kłamała. No i tak, żabciu, czy zechciałabyś mnie pocałować? A żaba mówi, nie, patrzy w spodnie. Ty, no faktycznie, zmalał, nie, 40. I mówi, cholera, no dobra. Żabciu, czy chciałabyś mnie pocałować? A żabka mówi, nie. No i patrzy w spodnie, czy no 30 jest. No. Zajebiście. Tak patrzy na tego swojego naganiacza, mówi, cholera, no 30 fajnie, a tak dla bezpieczeństwa, że znowu nie uciekła. No niech będzie 20. Żabciu, czy zechciałabyś mnie pocałować? A żaba, nie. Ty sobie z tym nie jaja robisz? Nie wiem, no. Też. Przeznaczenie, coś? A co przeznaczenie? Chce pan, żebym ja panu ssał? Jestem aktualnie w mundurze. Pan cały czas wspomina, no jakby pan tego naprawdę no, nie ma problemu. Lubię czasami postać. Widać. Tylko nie w mundurze, bo pracuję aktualnie. No i co, boli to pana? Ma pan jakiś problem? Za mną przynajmniej mężczyźni biegają, za panem nawet... A, nieważne, nie będę nic mówić. Miej od siatki. Pastor? O nie! O nie! Przyjedzie adwokat, przedyskutujemy sprawę, przesłuchamy cię do pana dodatkowo i wystosujemy odpowiednie kroki prawne, jak będziesz trzymać. Najpierw, jak pan żąda prawa do adwokata, to będzie adwokat, najpierw niech... Dzień dobry, jak raz odrzucam połączenie, to znaczy, że nie mogę rozmawiać, więc dwa razy dzwonić i ponawiać ten kontakt telefoniczny nie jest na miejscu. Dziękuję, oddzwonię za chwilę. No właśnie, Baszoj, z Polski, Gleba, no właśnie. I teraz tak. Ile pieniędzy nosisz przy sobie? Nie, bo przy swoim banku. No bardzo ci dziękuję, poczekaj. No tak, debili, patrz. Chcesz poprowadzić? No dobra. Trzymaj. Szef, odpocznij sobie. Szefie. A? Jakieś ręce sztywny szef ma. O? Nie no. Nie no, to już jest... dziwne. Ci lecimy. Ojej, rzeczywiście. Słucham. Witam serdecznie, tu gorąca Ania z twojej okolicy. Czy jesteś chętny na zapoznanie się? Trzeba płacić czy za darmo? Dogadamy się na spotkaniu. Jestem napalona w twojej okolicy. Ty na to skarbie, piękniusiu. Gdzie mam podjechać? Ulica Brudna, numer zachlapany. Pidzichowice śląskie. Pidzichowice śląskie. SMS-em mi pójść, Gipsa. Pewnie. A? Tutaj naprawka? Tak jest. Dobra. Siema, Grzeniu. Dzień dobry. Ty jesteś na tej rozprawie 22? A czyjej? Jaka rozprawa? Krowy? Krowy? A, to nie mam, nie. O kurde. Co się dzieje, Erwinku? Potrzebujesz wytrych? Nie rozmawiam z ludźmi, którzy się rozpierają. A, okej, nie ma problemu. Pierdolę to my roboty, j***o, gówno! Pierdolę! Jezus. Trapki. Robiła nas jak kurwa maluchów. Jesteście razem wszyscy. Słuchaj, wiesz, że zabierasz się nieodpowiednimi osobami. Mówisz? Mam się bać? Nie, ale już za to, co zrobiłaś wcześniej, mogliśmy cię zamknąć. O co ty? Przecież się prosiłam ładnie. Herakon, co ty taki miły dla niej mówisz? Kredycie. Oddawaj pieniądze. Później na nią trafimy. Słuchaj, ale przepraszam, to jest mało. Jest kodeks. Jest prawo w mieście, które my przestrzegamy.
polubownie na tę sytuację spojrzeliśmy, ale następnym razem już możemy tacy mieli nie być. Kraka, nie jak mam cię uczyć! Chłopie! Chłopie, ocząsi się! Krótko z ją, do spodu, zrówna z ziemią i będzie dla ciebie jak posłuszna. Rozumiałeś? Tak, słuchał! Z tej strony gang siwego. Obserwowaliśmy całą sytuację, jaka miała jeszcze miejsce. Jeszcze raz! Z tej strony gang siwego. Obserwowaliśmy całą sytuację, jaka miała miejsce na parkingu. Masz 15 minut na przelew na 2000 do Korańca. Jeśli go nie będzie, to rwiemy cię. Posłuchaj mnie! To był ten! To był piasek! Masz za 2000 Korańca. Tak, będziemy musieli tu pani założyć taki profil odnośnie głosu. Pani da ten dowód osobisty? Dobra. I pani tutaj do mikrofonu zrobi UW. Dobra, zapisane. To będzie do wyblurowania. I wtedy po prostu będzie... Dobra. Pasuje. Dobra, możesz sobie usiąść. Usiądź sobie. Siadaj na dupie i siedź. Aha. Ale coś niemiłe. Twój problem, mówisz, dla którego taki jest. Mówisz Lincoln w ramach ten? No, ja. Nie. A, obrażasz się na mnie? Koniec, zrywam z tobą. Jego związki są bardzo nietrwałe, to zdążę zauważyć. Koniec, Grzegorz, koniec. Zerwał. To nie chodzi o pana. To po prostu Lincoln. Naprawdę. Cześć. Ale zmolestował mnie. Chciał mi z palca. Jademy na kur... Matkę pojechał odwiedzić. Tak to nie obywatelu. Tak to nie. Ale ja nie mówiłem do obywatelów. O kurde! Ała! O kurde! Próbuję zeskoczyć z mostu? Nie trzymaj presji.